nie jest takie za dobre, ale dobra, w każdym razie bardzo fajne, bardzo przyjemne. Witam was na moim kanale. Za chwilę będzie lecieć intro, ale jeszcze nie pozwolę sobie zapomnieć o quizie, czyli o Secret Cube. Czyli kostce, które jeszcze wam nie zdradzę, dostaniecie jedynie nie odpowiedzi do quizu i osoby chyba, która wygra, oznaczę ją serduszkiem. Pierwszą kostką jest odpowiedź A, swear one, B, 4x4, C, 5x5. A na ten moment szybkie fikumiku i lecimy do tego specjalu, tak? To specjal. Więc życzę miłego oglądania. I tak jak mówiłem, byłem w wideo z intra, sprzed intra, i lecimy z nagrywaniem. Dobra, w każdym razie, oglądajcie do końca i zasubskrybujcie kanał. No i zacznijmy od pierwszej kostki, przypominającej górę, czyli piramidki, wyobraźcie sobie, dół góry, już jesteśmy na stoku i szczyt, a szczytu co? Szczyt się obraca, co? I wylądujecie na drugiej stronie góry, a szczyt nagle wraca. W każdym razie piramidka jest bardzo fajna, bardzo ładnie chodzi. Myślicie, jakim cudem ja to zrobiłem? Profesjonalistem nie jestem, jedynie amatorem. Mam nadzieję, że wiecie, że nie rozumiecie słowa amator. Tak beznadziejnie jak ja. Jak wszyscy inni poza mną. Amator, czyli w sporcie ktoś dobry, ale nie jest profesjonalny. Ktoś prawie że tak samo dobry jak profesjonalista. Ale nierówny profesjonaliście. Ale ojciec. Kurde, klocek wypadł. Jezus, jak to kiciowa to wygląda. Dobra, jest klocek. I teraz pewnie myślicie, jak naprawić takiego Pyramixa. Ogólnie ten taką samą, to trzeba tak do połowy przekręcić. I też tak trochę tu pocisnąć. I włożyć tak, żeby kostka była ułożona. Wtedy to bardzo łatwo powinno pójść. I co mamy? Kostkę naprawioną, wciąż bardzo fajnie chodzi, nie czuć dosłownie na najróżniejszej różnicy. To jest taka mała porada. A teraz pora na kostkę. Twist, czyli tornado. Tornado jest bardzo fajny, przyjemny. Na nikogo nie zawadza. Na dokładnie wszystkie te słowa, które przed chwilą powiedziałam o tornadzie, są dosłownie nie przeciwieństwem do słów, którym można opisać tornado, dosłownie. W każdym razie twist jest takim bardzo przyjemny, fajną łamigłówką. Kostka ta nie ma swoich wad za bardzo. Kostka też nie ma jakichś ciężkich wymagań, jeżeli chodzi o inne kostki. Jedyne wymaganie, jakie to ma wobec ta kostka, ma wobec nas, to właśnie umiejętność układania kostki, takiej klasycznej kostki 3x3. No i teraz taki zwyczajny klasyczek, czyli kostka tradycyjna 3x3, kostka serio fajna. Nigdy we mnie nie zagłuszyła. W każdym razie to są cykle na niej, bardzo dobrze idą. Trochę dufno u mnie jest, ale spokojnie. Klima po nagraniu się odpali, bo klima, wiecie, trochę buci, to nie chcę, żeby przeszkadzało w nagraniu.
W każdym razie kostka jest serio fajna i przyjemnie działa. Mogłabym ją nawet porównać do jednej z najlepszych kostek, ale teraz pora na kostkę Rubix and Peripelis Fusion. Nie wiem, czy do końca tak się nosi, czy tak. Poczekajcie, przeliteruję. Peripelixus, dobra. Ta kostka polega na skończeniu labiryntu, nie ułożeniu kolorów. Bo gdyby to było na układaniu kolorów, to byłoby za proste, bo ta kostka się rywa tylko tak. Więc no. Jeżeli wersja takiej kostki 1 na 1, to jest jeden z prostszych. No i co, ja mam więcej tutaj do powiedzenia o tej kostce. Bardzo fajna kostka. Teraz mowę taki ganik. I tak oruszając tą kostką. No nie wiem co, kostka jest serio fajna. Bardzo przyjemnie się nią idzie. Bardzo przyjemnie chodzi. No nie ma co mówić, kostka serio fajna. Staram się, żeby to nagranie nie było też jakieś super długie. No wiecie w końcu. Długie nagrania. Nie? Mało komu się chce oglądać do końca. Ale mam takie, z czasem będą coraz dłuższe nagrania, nie będzie godzinnych filmów, to wam gwarantuję. Kamerać, kostka jest serio fajna, bardzo przyjemnie chodzi. Nie mam nic do zarzucenia. Teraz Moody Max. Moody Maxowa kostka, czyli miedziana kostka, została zrobiona w 60-lecie KGHM-u, czyli świetnej firmy. Bo KGHM to polska miedź, producent polskiej miedzi. Wyśladura produkuje polską miedź, taką prawdziwą polską miedź. Dobra, teraz moja pierwsza kostka. Jest to Rubik's Snakes. Jezus Maria, nie Snakes, tylko Rubik's Metallic. Kostka serio fajna. Oczywiście tak mogę ją popylać, ale bardziej już nie dam rady, bo kostką długo nie ruszałem. Jakby chciał ją przywrócić do te ruchy do starej, dobrej świetności, to raczej no nie ma szans. Więc teraz może pora na pomyślmy Mirror. A nie, Mirror Cube to było tak na 60-lecie KGHM-u. Teraz kostki zrobione przez Mofangę czy GoCube. No oczywiście GoCube. GoCube, czyli kostki serio bardzo fajne, chodzą bardzo przyjemnie. Nie, jak się tam słyszycie, gdzie omówię na pierwszy ogień obydwie wersje, czyli wersje 3x3, czyli wersje 2x2, wersja 2x2, jak coś się o wiele głośniej chodziła. Jeszcze taka podpowiedź, więc na temat kostki. Te GoCube mają bardzo fajną, niezrobione te kostki. Kostki są serio zdecydowanie bardzo dobrze zrobione. A, żeby nie było, ta kostka kosztowała mnie 400 zł. Tych, a 1 zł. A 1 dolar jest warty 5 zł. A jakiś amerykański SpeedCuber, Cube for Speed, bardzo polecam w ogóle goście, serio fajny. Gościu, serio. Wiecie, co zrobił? Gościu kupił to za $500. 500 razy 5, no 25 tysięcy złotych, więc ja bym raczej polecał całym Amerykanom trochę podwyższyć wartość swojej waluty. Dobra, teraz pora na moju, czyli Mofangę. Moje kostki. To jest z Cube. Z Cube'a ja bardzo nie lubię układać. Z Cube jest bardzo irytującą kostką. Nie umiem go za bardzo układać. To jest jedyna kostka, której ja mam większe problemy. Jeszcze z tym Secret Cube'em, bo Secret Cube'a jeszcze ani razu nie ułożyłem. I dlatego właśnie... No wiadomo. Kostka jest bardzo fajna.
na tam w filmie chodzi, głośna jest. No o to chodzi. Teraz ostatnia kostka przed Secret Cube'em, czyli aż spadła z podstawki. Takie oto bardzo fajne podstaweczki. Tak, to jest Mega Mix. I pamiętaj, i powiem jedno na temat Mega Mix. One nie są wcale takie ciężkie, tak jak wyglądają. Już chyba pora na zakończenie. Nie filmu, Miku. Ku. Ale no przecież Secret Cube. A Secret Cube'a zadbamy. Już po końcu, już nie po końcu odcinka, tylko w zakończeniu. Jak już pewnie szliście po zakończeniu głównej części odcinka, to już koniec niestety mojego odcineczka ładnego, bardzo fajnego i w ogóle bardzo fajna kostkowy odcinek. Sama cała, ale teraz no co? Secret Cube! I uwaga, uwaga! Za chwilę spod siedzenia wyciągnę. Nie no, żartuję, no, dam za lampy. Mam tutaj pole moje lewe i taką prawą. Po prawej stronie lampy, to za tą lampą było. Dobra, i tą kostką jest Square One. Ja Square One'a jeszcze nie umiem ułożyć niestety. Więc no wiecie, no problemy z nią mam. Kostka jest dosyć ciężka. Ale najgorzej, że rok szkolny się zbliża, no. Więc muszę się nauczyć bardziej, bardzo szybko. W każdym razie lip moja kariera na YouTube. Dobra, nie no, warto nie lip. W każdym razie cała moja kolekcja kostek, tak łącznie ze Square One. Square One'a sobie dorzuciłem. W ogóle tutaj mam taki wzorek kotka, specjalnie ułożyłem. No a teraz może zaprezentuję wam, jak wyglądają wszystkie moje, cała nasza moja kolekcja kostek. Trochę przez to się nie doświetlę, ale... Aj. Ciężko złapać, ale ja myślę, że po prostu zrobię wam tak. Aj, to się serio ciężko robi. Dobra, to tak się prezentuje moja kolekcja kostek. I tym oto kostkowym akcentem zakończam ten bardzo fajny odcinek. To by było na tyle. Żegnam.